Cześć, witajcie, z tej strony Szymon. Dzisiaj lecimy z solówkami. O Jezu. Włączyłem sobie wibrację na kontrolerze, jak włączyłem emotki, zacząłem tak przesuwać. Mi pad zaczął mega wibrować. No. Dzisiaj pierwszy raz odpalam to przepraszam was, tak rzadko nagrywam odcinki, ale śpię do 10. A nagrywam o równo o 10.22, bo wróciłem z kościoła. Jesteś tu? No jestem. E? Ja jestem. A tata? Nie. A gdzie jest? Nie wiem. A chciałeś tutaj dojść do coś? Nie. Nie chcesz? Nie. Ostatnio miałem taką sytuację z babcią. Byłem głodny, zjadłem sobie hot doga, i oczywiście dziadka babcia w ogóle mnie nie pytając nic, po prostu przychodzi mi do domu ze sprawy. I tu. Nieważne, czy jestem głodny, musiałem to zjeść. Dam. Ja pierdziele, zapomniałem. O ja nie jestem do tego przyzwyczajony, ale zachęcam was do używania w sklepie Kodniko. Bo nie pokażę wam dzisiejszego sklepu, ewentualnie po gierce, ale jest powód do mego ujścia. Tak poza tym to jestem czaszkownik, są te kosy, no. Z prawej strony nie się zmieniło. A nie, on ma pompę. A to jest ten golden, który na początku dostałem. Eziutko. Nie no, nie eziutko, ale... Dobra, eziutko. Teraz wpadłem na pomysł, bo skoro harpun przyciąga, a jeżeli rzuci się crash pada sobie pod nogi, to on się pojedzie. Jezu, ja mam pada pod kocem i mi się teraz tak dziwnie sterowało. Nie! Ja pierdź! Chłop kupił sobie setny poziom karnetu i udaje, że jest dobry. Ja. Dobra, pokażę wam dzisiejszy sklep i lecimy do następnej gierki. W ogóle jest szansa, że odcinki będą się częściej. Ja jakieś wyzwanie wykonałem, dobra, walić to.
jest szansa, że odcinki się będą częściej pojawiały. O, dzisiejszy. Tak na szybko. To. Ten skin to w ogóle jest brzydki, nie wiem. Niby jest OG, ale jest brzydki. Tak na szybko chcę to tylko przelecieć ten sklep, nie? Ja pamiętam, jak zbierałem karnet w tamtym sezonie. A to już było pewnie to pamiętam. No i niechcący kupiłem to. Niechcący kupiłem te lody właśnie. I już się bałem, że nie będę miał karnetu, bo miałem 1200 fałdolców. Ja to zbierałem, w ogóle nie dokupywałem i myślałem, że nie będę miał karnetu i tyle. Ale pakiet jadł, to na serio mi pomógł. Bo w nim było bodajże 500, 600 fałdolcy bodajże. I on kosztował 15 zł chyba. Tak, 15. I z tego pakietu, chwila, ten pakiet był w tamtym sezonie? Jeżeli ten pakiet był w tamtym sezonie, to z tego pakietu starczyło mi na karnet na 2 sezony chyba. Czy na tamten i na ten. Nie. Ja w tamtym chyba nie. Na ten mi starczyło. Dobra, nie wiem. Wyskoczyłem jeszcze sobie tak randomowo. O Jezu. Oczywiście, że pistol. Ja zawsze dostaję pistole na start. Ewentualnie jak będę na jakiejś broni, ale jeżeli chodzi o skrzynki, to zawsze jest pistol u mnie. A to zapewne skrzynki. O, coś lepszego. Coś gorszego, pyk. O, coś lepszego. A ja tędy przechodziłem, to co? Ja tu byłem do góry, ja pierdzie. A. To jest niby takie małe, ale to jest bardzo dużo dziwnych przejść. Nawet nie wiedziałem, że tak się da. Ostatnio dom z bomby uratowały mi gierkę. To nie było na odcinku, ale tak... Od kiedy to jest spadło? Wybieram sobie zwykłą giereczkę, nie? I miałem 72 HP, bo waliłem się z typem i grałem na dół. I ten, i... rzuciła. Jezu! Prawie zawału dostałem! I to tak bez jaj! Zapomniałem, że tutaj nie ma już skrzynek. To ten troll, tak gadaj! Myślałem, że to typ i zawału prawie dostałem. W ogóle, tak by the way, jakby ktoś sobie chciał questa wykonać, to tutaj właśnie te kropeczki to są... to jest taki ukryty quest. I tam będziecie musieli rozbroić takie...
Smurfowe beczki z tym. Smurfowe beczki. I na nich będzie dynamit. Tam będzie trzeba coś je rozbroić. Też to będzie pomysłowy odcinek. Bez... to polecam, to daje 20 tysięcy lekko, więc to jest to się wyjechać. Ej, chwila. Nie wiem, się wyjechać. To jest zbagowało. Kryjówka tutaj była bardzo fajna, bo to było sporo skrzynek za mną i w ogóle one. No szkoda, że ją zrobiłem. Idę szukać Wolverina, bo mi ktoś go zabierze. Źle jeszcze poszedłem. Może tędy się wygodzi. Występuje przy... to sobie go nie poszuka. To odpuszczam poszukiwanie. A że ktoś tam się wali? Ale że oni się zabili beze mnie? Ale że chłop jest jakiś opętany? Pewnie ma mało. Ja też mam mało, bo nie mam tego. Jakieś rzeczy zostawił, a nie to teraz. Jakie? Dobra, bez tego? Tego? No super, w tym jest blokada. Aha, to jest jakiś przepocony Bambi. Na moim HD to nie mam żadnych ludzi. Ale jakiś chłop, który się buduje. No proszę! To spada. Mam pomysł. O Jezu, o Jezu! Nie, jestem martwy. Ten chłopak. Cisnął teraz. Dobra, nie no. Jestem martwy. Może jednak nie. O kurde. To jest moc padowców. Tak, gram na padzie. Aha, on tu jest. No super, nie mam mocy. Kurde! A, dobra giera była. Ale bez macowa. Aha, on dużo tych. Dobra, lecimy z następnym. Ej. Jak myślicie, bo moim zdaniem ci ludzie, którzy kupili ratowanie, nawet ten najtańszy pakiet, bo pamiętam, że ten najtańszy kosztował 150 zł lub 100 zł, coś około tego, co nie? A teraz rato kosztuje 82 zł, więc każdy, kto kupił, powinien dostać tą panią misia. I bez sensu jest to, że rato... że ratowanie świata kosztuje tyle samo, co misia. Więc Epic się na serio nie postarał.
Bo ja kupiłem Rato i nie dostałem tego pakietu. Bo wiem, że ci, którzy kupili ten najdroższy pakiet, dostali 150 fałdolców. I jeszcze drugi minus, bo jest ta zniżka i wszyscy powinni dostać fałdolce, którzy kupili przed przedceną, co nie? I ten darmowy kilof z meteoryta. No i ja dostałem kilof, a fałdolców już nie dostałem. Bez sensu, nie? Epic, na serio. Zrób z tym coś, bo ja na przykład jestem mega zły. Na przykład popularnym ludziom to daję, nie? Ale na przykład takiemu zwykłemu graczowi to już nie. Nie chcę im się. Bez sensu. A tu nie ma skrzynki za mną. No i chłop nie będzie za mną. Wiem, że on mi na pojemnik ląda, ale spieszę się. Dobra, dziękuję. Dobra. To teraz tak. To wywalam. Mam jeden strzał. I zero typ. Teraz wiertarka mi grał. Nie rozumiem, po co on dojeżdża? Ej, ale zauważyłem, że na mega niskim kaderze to jest tak, że... O, bomba. Chwila. Że są boty i wolno się wybijają, co nie? Ale już mam tyle. Na KD takiego dobrego gracza, że jest dobry, nie jest ani słaby, ale dobry jest. Co? To już na takim KD to ludzie się wybijają troszeczkę, no, szybciej. Że jest tak normalnie, ludzie się wybijają tak jakby naturalnie, tak jakby. Nie wiem jakim słowem to określić, ale no, będzie strzelony. No, a na KD tego mega prosa to ludzie się wybijają bardzo wolno, bo tam jest dużo dobrych graczy i w ogóle. Więc to jest takie... Spoko, dziwne, XD. Dobra. Chciałem tu kogoś posnajpić, ja nikogo nie widzę. Tararara. Hej, jak ktoś... Nie wiedziałem, że tak się da. Jak ktoś tu z góry będzie chciał sobie ułatwić zejście, to śmiesznie będzie. Szkoda, że nie mam trapa, bym tam na samym dole postawił. Dobra, lecę szukać typu. Albo jeszcze polecić. O. No właśnie.
to jest KD przecięte. Kurde. Halo, ja tu no scope. Dobra, wali. Chłop miał dance bomby. Niepotrzebnie dałem sobie trochę lepsze nie robić. Co jest? Gdzie jest? Jezu, co ja robię? Gdzie? Dobra, go noską. No nie! Co? Ja pierdzielę! Noskopy? Nigdy już ich nie robię. Przez nie gry bym ciągle przegrywał. I nie dość, że wyzerowałem się z prawie wszystkich kewów przez noskopy. To jeszcze nie wiem co. Wyłajstowałem sobie macy. W sumie nie tam. Zmarnowałem ammo. Super edity. Aha. Może wezmę ten z wody. Dobra, nie. Idę do strefy. A do maxa pozbieram. Ja nigdy nie mam maxu, jakich potrzebuję. Najgorsze są początki, bo wtedy każdy, przynajmniej ja mam, także ja mam mało maxu i na walkę z bociurami, bo nie mam nawet takie, że grają ze mną łapy i one bardzo dobrze walą, to są totalnymi botami, ale jak już walą to te, bo one grają, bo te boty grają z ładowanymi. A ładowane dużo walą. Więc jak taki bociur trafi, to ja zaczynam kręcić Nike na dwie piętra, mówią mi o 90. Sobie to mówię. I tyle. Zabudowuję się od pleców. Staram się go trafić. Zeskakuję do niego. Buduję się znowu. I wszystkie macy wyłajstowane. I pyk! No skopi. Fajnie by było. O nie, w sumie teraz z tymi macami to nie jest jeszcze tak źle. Później będzie gorzej. Najgorzej jest tak, że jak ja sobie zbieram macy i spotykam typu, co nie? I wtedy jest mega źle, bo zaczynam zbierać macy i potem od razu ja łajstuję na jednego głupiego typa. A jak już będę miał uzbierane do fulla, to tam mogę spotykać typów, tylko żeby mnie nie zabijali. Tam gdzieś jest snajper. On chyba mnie też. No nie! Jestem gówno, nie, jestem gównem, nie snajperem. Ale jak już trafię z snajpy, to wchodzę. Tam jest jego główka. Dobra, walić to.
Było daleko, bo chcę tam rozciągać. Właśnie, ja zobaczyłam tam ścianę i ja myślałam, że ona się na tamtej górce buduje i... Widzicie, jakim ja jestem fatalnym snajperem. No, dobra. Snajpa mi nie jest napisany. Ale czasami mam takie szczęście z wyczuciem do snajpy. Na przykład grałam sobie na kreatywnym. Dobra, nieważne gdzie. Wyczekałem sobie, odliczałem, strzeliłem i ja sobie tak odliczałem i strzelałem i trafiałem typów ciągle, bo tam są takie drzwiczki, takie nie drzwiczki, tylko że się wychodzi, ja sobie raz, dwa, trzy strzelam i typu nie żyje. Więc polecam tę kontaktę, tylko że jest bardzo trudno. Właśnie strefa. Czemu tu nie ma Riftu Gołu? Czemu ta strefa jest tu? Pewnie złej spija. Nienawidzę takiej. Nie mam już. Ale że... Ja tu chyba zginę, nie? Serio? Ja mogłem to przejść naokoło? Strefa bije po dwa, ja zginę. Oczywiście. Mój debilizm wygrał. No to trzymajcie się i elo.